Witajcie bardzo serdecznie. Kwadra korzenia, a więc dobry czas na sianie roślin korzeniowych, warzyw korzeniowych. Zazwyczaj siejemy je do gruntu, ale dzisiaj pokażę Wam, jak siać rośliny korzeniowe do pojemników, do multiplatów. Zapraszam. Będę siał buraki, marchew, rzodkiewki i rzepę. Będę siał do multiplatów, do wielodoniczek. Te mają przekrój 5,5 na 5,5 cm, są nieco mniejsze, także 4,5 na 4,5, także będą bardzo dobrymi pojemnikami. Ziemia beztorfowa, ziemię beztorfową, ziemię, którą kupuję w hipermarkecie, bardzo dobra struktura, rośliny będą dobrze się czuły, nasiona będą się dobrze czuły i będą dobrze kiełkowały i wzrastały. Do tego mam vermiculite, którymi posypię z wierzchu nasiona, żeby łatwiej im było wybijać się, no i podlanie wody, konewka i to wszystko, co jest nam potrzebne do tego, żeby wysiewać rośliny korzeniowe. Multidoniczki wypełniam ziemią tą beztorfową, nie ubijam jej, tylko dokładnie wypełniam, tak żeby były pełniuteńkie. I w to będę wysiewał kłębuszki, najpierw burak będę wysiewał. Buraki zazwyczaj siejemy do gruntu, ale siejemy gdzieś na początku kwietnia, bo ziemia musi się dobrze ogrzać, żeby burak skiełkował. Dzięki temu, że będę wysiewał w multidoniczkach, robiąc tutaj takie małe dołeczki, gdzie będą nasionka lepiej się trzymały, nie ugniatam, tylko lekko tak wciskam. Buraczki potrzebują dobrych temperatur do wschodu, w związku z tym wysiewa się je, jak mówiłem, dopiero gdzieś na początku kwietnia, a dzięki temu, że będę wysiewał po kilka kłębuszków do jednej doniczki, widzicie, kłębuszki są takie małe nasionka, będę wysiewał 4-5 nasionek do jednej komórki multidoniczki. One potem, gdy skiełkują, trafią tutaj do szklarni nieogrzewanej, bo buraki nie boją się, gdy wzejdą chłodów. One potrzebują tylko lepszej temperatury do kiełkowania. Potem sobie dają radę w chłodniejszej temperaturze i nie będą się wyciągały, gdy tutaj do szklarni. Jeśli nie macie szklarni, no to albo siejcie do gruntu, albo znajdźcie pomieszczenie, które będzie pomieszczeniem chłodnym, gdzie nie będzie ogrzewania, zakręcony na przykład kaloryfer, ale pokój musi być jasny, musi być temperatura bardzo niska, ale bardzo dobre naświetlenie, żeby Wam rośliny się nie wyciągały. Tak jest z każdymi roślinami, które uprawiacie u siebie, czy to będą buraki, czy to będą inne rośliny korzeniowe, czy to będą sałaty wkrótce przecież wysiewane, czy inne rośliny, które już wysialiście, pora, cebulę wysieliście pewnie, to także one potrzebują jasnego pomieszczenia, ale chłodnego. Szklarnia moja spełnia te warunki. Ja włączam tutaj ogrzewanie dopiero na początku kwietnia, kiedy pojawią się rośliny jednoroczne, kiedy więcej się pojawi, żeby nie marnować nadmiernie prądu. Te buraki potem, kiedy skiełkują, kiedy podrosną, kiedy zrobi się temperatura właściwa na zewnątrz, kiedy zrobi się cieplej, więc pewnie pod koniec marca będę przesadzał całymi takimi gniazdkami do gruntu. I one potem z takiej jednej komórki wyrośnie kilka buraczków, które będę mógł pojedynczo wyrywać, pozostawiając pozostałe buraki, żeby sobie dorastały. To jest o tyle fajne, że mam długi, ale wczesny plon buraków. Oczywiście będę dosiewał jeszcze buraki, bo buraki najlepiej smakują, kiedy są młodziutkie, nie takie stare już buraki przenoszone, przerośnięte, tylko młodziutkie buraki będę dodawał do potraw. To co? To zostało mi tylko podlanie i wyniesienie na razie na ciepłą podłogę albo na parapet okienny, gdzie, pod którym jest odkręcony kaloryfer, żeby one miały dobre, ciepłe warunki do kiełkowania. Okrywam je folią, stawiam w takim miejscu i kiedy tylko skiełkują, odkrywam folię,
i przenoszę do chłodnego, ale jasnego pomieszczenia. Buraki już wysiane, zaczekają na podlanie, bo będę podlewał zbiorczo. I kolejne, które będę wysiewał, to będą marchewki, też multidoniczka. Pytacie, czy można wysiewać długie marchewki? Nie wiem, nigdy nie próbowałem. Zawsze wysiewałem te krótkie, takie nazwijmy je rzodkiewkowe marchewki. To jest akurat odmiana Pariser Markt 5, ale jest kilka odmian takich małych, krótkich rzodkiewek. One dobrze czują się uprawiane w pojemnikach i wysadzane potem do gruntu. Można je wysiewać do gruntu dosyć wcześnie, przecież marchew nie boi się chłodów, ale dzięki temu, że będą w pojemnikach i będą kiełkowały w ciepłym, będą potem przeniesione tutaj do szklarni, gdzie w ciągu dnia będzie ciepło, w nocy będzie chłodniej, nawet jak będą przymrozki, to przecież marchwi nic się nie stanie, będę miał wcześniejsze plony. Potem oczywiście będę wysiewał pozostałe nasiona do gruntu już, tak? W ten sposób długo będę mógł zbierać bardzo smaczne, dobre marcheweczki. Marchew wysiewa się dokładnie tak samo jak buraki. Wypełnią te komórki podłożem, które stosuję do wysiewu. Marchewki rzadko są uprawiane z takiej uprawie w pęczkowej, w multidoniczkach. Zazwyczaj to rzeczywiście wysiewane są do gruntu. Dołeczki, 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 żeby te nasionka miały możliwość. Nie ubijajcie ziemi, ona nie może być ubita, nie może być ugnieciona, żeby korzenie miały możliwość dobrego przebijania się, dobrej penetracji gruntu. Nasiona marchewki są dużo drobniejsze od nasion buraczków, w związku z tym po kilka, po kilka, po kilka, po kilka wsypuję do każdego, do każdej komórki tej multidoniczki i one nie będą wymagały przerywania. To nie są takie marchewki, które uprawiamy w gruncie, które trzeba przerwać, żeby dorosły do swoich rozmiarów. Nie, te będą rosły w kupce i też będę wybierał pojedynczo te marcheweczki po to, żeby zbierać plony, a pozostałe będą zostawały w gruncie i dorastały. Każdą multidoniczkę opisuję, jakie warzywo, jakie odmiany i kiedy zostało wysiane. Po podlaniu trafią na ciepłą podłogę pod folię. Zostały nam rzodkiewki. Rzodkiewki, słuchajcie, wysiewa się dokładnie tak samo jak buraki i jak marchewki i równie dobrze sprawdzają się w tej uprawie pęczkowej. Potem oczywiście będziemy dosiewać jeszcze dużo, dużo rzodkiewek. Często mówicie, że rzodkiewki Wam nie udają się. Rzodkiewki potrzebują dużo wilgoci, żeby chciały rosnąć i warto jest je okrywać po posianiu, po wyrośnięciu, po skiełkowaniu, okrywać agrowłókniną, jeśli wysiewacie do gruntu, bądź siatką na owady, bo te pchełki szybko się do niej dobierają i zjadają liście i z tych marchewek nic nie ma. W związku z tym, jeśli wysiejecie w domu, to już macie przez pewien czas te rzodkiewki chronione, a jak wysiewacie do gruntu, warto okrywać agrowłókniną bądź siatką i podobnie jest rzepą. Rzepą, którą też wysiewamy albo wiosną, albo jesienią, tak jak rzodkiewki wysiewamy albo wiosną, albo jesienią. Te wszystkie warzywa, które wysiewam korzeniowe, trafią do gruntu z końcem marca, początkiem kwietnia. Zobaczymy, jaka będzie pogoda. W ubiegłym roku 27 marca sadziłem już te rośliny do gruntu, więc bardzo wcześnie. I pamiętajcie, że warto jest okryć takie zagony tunelami z agrowłókniny. One będą chronić przed wiatrem. Ostatnio wiatry dały nam się mocno we znaki i dają się także roślinom, które są uprawiane na zagonach, więc okrywamy taką agrowłókniną na łukach i wtedy mamy rośliny, warzywa osłonięte od wiatru,
ale mamy też rośliny, które są chronione przed przymrozkami, mają tam cieplej, mają stworzone warunki do tego, żeby mogły dobrze rosnąć. Zostało nam podlanie wysianych warzyw wodą. Z drobnym sitkiem jest konewka, więc nie niszczy, nie wypłukuje za mocno. Jak widzicie, tutaj są już wyniesione pierwsze wysiewy. Jest bób, groszek pachnący, jest lobelia, która powschodziła pięknie, kalafior i brokuł, i kapusta, która stoi tutaj jako próbna kapusta wysiana jeszcze w styczniu, po to, żeby pokazywać Wam, że pomimo tego, że są mrozy, pomimo tego, że jest bardzo zimno często nocami, te rośliny dają sobie radę. Podlewamy i przypomnę, okrywam je folią bąbelkową, te multidoniczki, i one trafiają na ogrzewaną podłogę, i gdy tylko skiełkują, odkrywam je i wynoszę tutaj do szklarni, w której spadają temperatury, jeśli są mrozy poniżej zera, ale to nie zaszkodzi ani burakom, ani marchwi w tym, żeby obficie rosły i żebyśmy mieli obfite plony. Mam nadzieję, że spróbujecie uprawy pęczkowej, uprawy takiej w wysiewu, w multidoniczkach warzyw korzeniowych. To nie jest trudne, przynosi dobre efekty, ale to nie oznacza, że nie będziemy siali potem tych warzyw jeszcze do gruntu, wydłużając okres zbioru plonów. Tyle na dziś, dziękuję serdecznie. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Do zobaczenia.